8 czerwiec 2014 rok. Znajduję się na drodze śródsudeckiej w okolicach Międzylesia. Zaraz pokażę, jakie stąd piękne widoki się roztaczają z tego miejsca. Jest tutaj taka platforma widokowa, z której bardzo ładnie widać kawał Kotliny Kłodzkiej. Często tu się zatrzymują przejezdni, turyści i ktokolwiek przejeżdża, bo widoki są przepiękne, co zaraz pokażę. Przy drodze, tutaj przy tej platformie, stoi kamień z tablicą i napis tej tablicy: w 320 rocznicę odsieczy wiedeńskiej wojskom Jana Sobieskiego 1683-2003 między Lesie i Ziemia Kłodzka. Najprawdopodobniej tędy właśnie Sobieski szedł na odsiecz, na odsiecz wiedeńską. Bardzo duże fragmenty Kotliny Kłodzkiej są widać. Po drugiej stronie drogi też góry, ale nie bardzo ich widać. Przesłania skarpa takiego niewielkiego wąwozu. No więc zataczam koło i jeszcze raz wracam do tych widoków. Widać tu stąd nową wieś, kościół w nowej wsi. Marię Śnieżną i kościółek na zboczu góry. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, pomimo dobrej widoczności. Jest jednak troszeczkę mgły w powietrzu i to jest spory kawał drogi, kilkanaście kilometrów. A teraz kieruję kamerę na Góry Wałbrzyskie. To jest właśnie ta część. No, drzewa zasłaniają, ale widoki są piękne. A tutaj mamy w najbliższym otoczeniu
łąkę, górska łąka, drzewa różne, iglaste, liściaste, na łące kwiaty. No, cisza, tylko ptaszki śpiewają. Piękna, dzika, górska przyroda.